Wójt gminy Obryte ogłosił przetarg na budowę drogi, która, alternatywnie do powiatowej, połączy jego gminę z Pułtuskiem. Konkretnie, przez las, wieś Bartodzieje z Popławami. W tej dzielnicy miasta droga zostanie połączona przy nadleśnictwie Pułtusk z istniejącą i wyremontowaną ulicą Bartodziejską. O inwestycje od kilku lat zabiegali sami mieszkańcy wsi. Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane na obszarze leśnym bez zabudowy. Pas drogowy jest w części urządzony. Wyposażony jest w drogę żwirową z przystającymi poboczami gruntowymi i z rowami drogowymi o różnym stopniu zamulenia. Rowy drogowe występują lokalnie i są porośnięte trawą. Na pozostałych odcinkach wody opadowe spływają na przystające pasy trawiaste o różnej szerokości lub pozostają na jezdni. Stan nawierzchni drogowej należy uznać za niedostateczny ze względu na liczne deformacje oraz przemieszczające się kruszywo naturalne utrudniające ruch pojazdów. Szczególnie dokuczliwe są zastoiska wody powstające po intensywnych opadach deszczu lub w okresie roztopów śniegu. Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu założeniem jest projekt drogi gminnej dwukierunkowej o szerokości pasa ruchu 2,5 metra o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz obustronnych poboczy o szerokości 1 metra o nawierzchni z kruszywa łamanego.